Kiedy ostatni raz jechałeś nasz OS drugi z onsite'u dzisiaj? Dzisiaj dwa razy. Wczoraj. 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 Cześć, dzień dobry, witamy w stolicy polskiego enduro, w prawdziwej ziemi świętej wszystkich Polaków enduraków, czyli w Bielsku Białej, i jesteśmy przy okazji Bike Festu, czyli całoweekendowej imprezy, ale mamy dzisiaj również zawody. Zawody dosyć nietypowe jak na Bielsko, ponieważ no ja nie pamiętam przynajmniej, żeby takie tu były, ale w tym roku mamy formułę on-site, także znajdujemy się teraz na Magórce, przy chacie na Magórce. Nie znamy kompletnie trasy, nie znamy OS-ów, przynajmniej ja. Lokalesi to zobaczymy, czy znają, czy nie znają. No i zaraz gdzieś mamy jechać dalej, zobaczymy, gdzie nas wywiozą i będziemy się ścigać. Mamy dzisiaj dwa OS-y na czas, także jestem ciekaw, jak długie będą. Także najważniejsze info jest takie, że cokolwiek zobaczycie w tym materiale potem z przejazdów, to nigdy w życiu nie jechałem tą trasą i to będzie na ślepo. Także jest szansa, że będzie coś ciekawego. Jedziemy w końcu z góry, ale to jeszcze nie jest OS, tylko taki odcinek rozgrzewkowy, można powiedzieć. Bo sam OS będzie gdzieś podobno z połowy góry dopiero, także teraz mamy coś na rozruszanie. No fajna traska, w końcu sobie coś pojeżdżę po tych słynnych bielskich dzikusach, bo nigdy nie miałem jeszcze okazji. W Bielsku byłem dużo razy, no ale zawsze przy okazji zawodów, a że zawsze zawody były po tych oficjalnych trasach, no to się jeździło po oficjalnych, a nie po tych takich, no cóż, po tych perełkach bielskich, które są podobno właśnie kwintesencją tego regionu. No i dzisiaj w końcu okazja, żeby troszkę zasmakować tutaj dzikusów. No na pewno jest inny klimat niż na takim Cyganie, czy Starym Zielonym, czy cokolwiek. Jest wąsko, są luźne kamienie, ścieżka nie jest tak wyrobiona. No po prostu, no jest bardziej dzika. Ale no jechanie na tym z on-site'u będzie ciekawym doświadczeniem. Na pewno. Korek się zrobił. Ale taki mamy dzisiaj klimat wycieczkowy. Więc nie ma spiny, tylko trzeba się będzie dobrze poustawiać przed właściwym OS-em, żeby takich korków uniknąć na pomiarze. O, 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 o! Dobre, mam to nagrane. Czekaj, pomógłbym ci, ale nie mam za bardzo jak. To czekaj, ja sobie pojadę może od razu. No jest niebezpiecznie, jak widać. O, tutaj chyba w prawo. A tutaj chyba w lewo. Wow, to jest dobre. A, o, dobra, widzę. Widzę luźka, to będzie jakiś czas mierzony. Tak więc, proszę Państwa, trasa Sharpie na Magórce Wilkowickiej. Przejazd absolutnie bez żadnego treningu i lecimy. Jak widzicie, traska naprawdę fajna. Bardzo mi się podobała. Klimat jak na czeskiej serii. Przede wszystkim świeża ściółka, jeszcze takie niewyjechane podłoże. Tylko naprawdę, no, świeżynka. Z tego co wiem, trasa miała swój początek gdzieś w zeszłym roku, ale w tym roku przeszła jakiś lifting, przynajmniej tak wynikało z jakichś tam rozmów z innymi, które prowadziłem podczas zawodów. No jazda po niej bardzo, bardzo przyjemna właśnie w klimacie czeskiej serii, a ciężko mi jest sobie wyobrazić lepszy komplement dla zawodów niż zestawienie jej z Czechami właśnie. Tutaj jak już widać, no nie było za dużo taśmowania. Oznakowanie trasy koncentrowało się głównie na strzałkach. Taśmy były naprawdę bardzo, bardzo rzadko, co dodatkowo oczywiście utrudniało jazdę na ślepo z on-site'u, no bo mimo wszystko widzisz strzałkę, wiesz, że jest gdzieś tam zakręt w lewo czy w prawo, ale tak naprawdę nie wiesz, jak bardzo jest on ostry i nie zawsze widać, w którym dokładnie on jest miejscu, między które drzewa trzeba wjechać. Także to dodatkowo utrudniało tutaj jazdę z on-site'u właśnie. No i generalnie, jeśli chodzi o zawody z on-site'u same w sobie,
to niespecjalnie jestem do nich przekonany, przynajmniej w Polsce, ponieważ jest z nimi troszkę jak z ustrojem komunistycznym, mianowicie na papierze założenia wyglądają wyśmienicie, bo w teorii mamy zawody bez trenowania, wszyscy mają równe szanse, nikt nie widział trasy, jak ktoś nawet nie ma czasu przyjechać dzień wcześniej trenować, to także nie ma problemu, bo w końcu wszyscy nie mogą trenować, także w teorii świetnie. Niestety, podobnie jak właśnie z tym drugim, no tutaj teoria bardzo mocno często rozmija się z realiami i te są często najczęściej takie, że kończy się w ten sposób, że kto zna te trasy, ten zna, a ci, którzy rzeczywiście przyjechali i powinni mieć najlepiej, ich szanse powinny być zrównane, to są podwójnie straceni, bo oni rzeczywiście tych tras nie znają, a lokalesi, no to cóż, no wiadomo, że jeżeli mieszkają w okolicy, to prawdopodobnie kiedyś już to jechali, jeśli sobie aktywnie jeżdżą i nie jest to absolutnie ich wina. No trzeba by wykopać trasę tak naprawdę dzień przed zawodami, w nocy przed zawodami, a szczerze mówiąc to i wtedy podejrzewam, że znaleźliby się tacy agenci, którzy by byli w stanie z czołówkami w nocy po tym lesie latać i szukać i sprawdzać. Przynajmniej tak jak znam troszeczkę polskie środowisko, w którym już mimo wszystko jestem od paru lat aktywny w tym enduro i w grawitacji. No ale my, jak widzicie, jedziemy sobie dalej trasą. Wydaje mi się całkiem dynamicznie jak na przejazd na ślepo. Oczywiście no nie było to idealne i w wielu miejscach dałoby się pojechać sporo szybciej, gdyby człowiek wiedział, co go tam czeka. Przede wszystkim problem jest w tych takich miejscach, gdzie mamy górkę, a za nią jakiś spadek na ślepo. No i tak naprawdę najeżdżając bez wiedzy, co tam jest, nie da się przewidzieć, czy za nią jest ostry zakręt, albo na przykład tutaj przejazd przez drogę z takim mocnym wciśnięciem. I jeżeli nigdy nie jechałeś tej trasy, no to nie wiadomo, czy możesz w to wjechać na pełnej prędkości, czy jej po prostu krater po tobie zostanie, jeśli nie przyhamujesz. No nie wiesz tego, dopóki tam nie wjedziesz. Nie da się tego ocenić z wyprzedzeniem, a takie decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. No i trzeba gdzieś tam sobie to wypośrodkować instynktem tak naprawdę, jak bardzo trzeba przyhamować w takich momentach lub jak szybko wjechać właśnie za taką górkę, gdzie wiadomo, że jest zakręt, ale de facto nie wiadomo, jak ciasny i jakie tam jest podparcie po drugiej stronie i jaka szerokość trasy do dyspozycji. Mimo wszystko trasa Sharpie była dosyć czytelna do jazdy, tutaj było jedno z takich miejsc, gdzie można się było troszkę zamotać. I znowu charakterystyczny element, czyli przejazd przez rzeczkę i tutaj bardzo, bardzo stromy podjazd, który no mi się udało jakoś wciągnąć, bo zawczasu zauważyłem, że tam będzie pod górkę, przygotowałem sobie bieg, ale z tego co wiem, sporo osób tam po prostu stanęło, jeżeli zostało z nie takim przełożeniem jak trzeba. Tutaj tak jak fragment, gdzie trzeba było nieco dokręcić, no i troszkę takich zakrętów między drzewami, ale cały czas klimat właśnie takiej ściuły, świeżej nawierzchni. Dodatkowo warunki tego dnia były naprawdę fajne. Trasa podeschła, bo jeszcze tam poprzedniego dnia czy dwa dni wcześniej padało, ale u nas na zawodach, jak widzicie, świeciło pięknie słoneczko, w ogóle było dosyć gorąco, 30 parę stopni, także to wszystko już było ładnie podeschnięte. Jesteśmy już tak naprawdę przy samej końcówce, która najbardziej mnie chyba zamotała z całej trasy. Tutaj było właśnie takie specyficzne miejsce, wąski trawers przy drzewie z korzeniem, który no prawie mi wszedł, tutaj się musiałem podeprzeć i na tej sekcji straciłem najwięcej, ale tutaj już dosłownie była meta. Także to był OS numer 1. No i jesteśmy po jedynce, teraz przerwa pod żabką, nawet się dowiedziałem przy okazji, że jak się ładnie poprosi, to cię w żabce potrafią do toalety wpuścić, także ja bardzo dziękuję tej pani. I tutaj mamy chyba dosyć reprezentatywną próbkę, bo chyba wszyscy jechali to z onsite'u, tak jak ja, jeśli się nie mylę. Nie, ja jechałem drugi raz, miesiąc temu raz jechałem. Idź sobie, dobra, ale resztę i tak zapytamy o wrażenia, jak tam podobało się? Fantastyczna trasa, bardzo czytelna. Co się działo? Jak się czułeś? No fantastycznie, po prostu cały czas full gas, taki piec, że... Fajna była, świeża, trail się rozjeździła, ale i tak było fajnie. Też pierwszy raz jechałeś? Ty jechałeś drugi, jak było? Jechałem drugi raz i bardzo dobrze, no trochę się zmieniła, można było szybciej jechać niż przewidywałem, ale okej. Okej, okej. No to okej, no dobra. Mi się też podobało. Daj okejkę. Okay.
Jeszcze 2 metry! Jedziesz! Słuchajcie, dotarliśmy już na pierwszy OS, ale najpierw jadą elektryki. Elektryki mają go przedłużonego. Robią najpierw power stage'a, więc najpierw mają odcinek podjazdowy i potem prosto wjeżdżają w ten normalny OS zjazdowy. No i musimy poczekać i tak, aż wszystkie elektryki przejadą, dopiero my będziemy jechać. Więc przy okazji dzisiaj będę takim trochę doktorem e-bike'iem i zobaczymy, jak tu sobie chłopaki będą. O! Dawaj! Jedziesz! Zobaczymy, jak sobie będą radzić, albo i nie. Jedziesz! Już ostatnia prosta przed tobą i z górki! Dobrze! A, wykręcił to. A to swoją drogą jest w ogóle... To jest OS, którym w zeszłym roku zjeżdżaliśmy, jeśli się nie mylę. Początek jego, tak? Zgadza się. Jedziesz! Tu jest naprawdę stromo, słuchajcie. Z tej perspektywy to chyba widać, że ten zakręt jest stromy, także to nie jest takie proste wcale. Dawaj! Wczoraj. Dawaj, już końcuwa, ostatni zakręt, dawaj. Masz to, zepnij się, jedziesz, dobrze. O. Jednak te spece nie tak dobrze. Poszedł na koło do tyłu. Tracisz sekundy cenne. Jedziesz. Dawaj. Dobre! Masz to. Ostatni zakręt, teraz skup się. Dawaj, ogień! Masz to! Dobrze! Zajebiście! Uhuhu. Pokaż jedną ręką! Dawaj! OS numer 2, czyli trasa Boomer wiodąca z Łysej Góry. Dosyć szybka, dosyć dynamiczna, tak wszyscy mówili przed startem. Zresztą no, po tej pierwszej sekcji widać, że momentalnie łapie się prędkość. To też ja przyjąłem też nieco inną taktykę niż na pierwszym OS-ie. O ile na trasie Sharpie raczej starałem się jechać możliwie płynnie, równo, żeby nie robić błędów, o tyle tutaj stwierdziłem, że przyjmuję taktykę pełnego odpału. Jadę na pełnej i zobaczymy, co się wydarzy. No ta taktyka poskutkowała paroma śmiesznymi błędami, jak jeszcze za chwilę zobaczycie, ale ogólnie czas udało się wykręcić całkiem niezły, bo jedynie 4 sekundy gorszy niż Romek i Dominik, którzy wygrali ten OS, mieli 3.22, a ja miałem 3.26. No z tym haczykiem, że ja rzeczywiście jechałem z on-site'u, a oni tą trasę już mieli kiedyś okazję jeździć, także jednak mieli troszkę lepiej. Tutaj jak widać początek był bardzo szybki, teraz się troszkę zwolniło, ale no mimo wszystko cała trasa dalej bardzo dynamiczna. Największym problemem odnośnie jazdy jej na ślepo było to, że było sporo takich miejsc, gdzie można się było naprawdę bardzo mocno rozpędzić jak tutaj, a za nimi następowało gwałtowne dohamowanie. No i jak widzicie tutaj o tym, że jest zakręt, to tak naprawdę zorientowałem się, jak już byłem za nim, no i trzeba było wrócić na trasę z krzaków i takich błędów, takich miejsc było zdecydowanie więcej na tym przejeździe, ale mimo wszystko, co ciekawe, no właśnie czasy z tych zawodów pokazują też, że jednak pod kątem skuteczności, pod kątem osiągniętego rezultatu w takim ściganiu bardziej opłaca się na ogół, o tutaj znowu wypadłem jak widzicie z trasy, bardziej opłaca się jechać ciutkę za szybko i czasem zrobić jakieś takie drobne potknięcie, niż jechać idealnie, płynnie, bez żadnych błędów, ale za to po prostu wolno. Oczywiście jakieś takie duże, krytyczne błędy jak gleba, tego typu rzeczy no nigdy nie są wskazane i tutaj będzie kolejne bardzo ostre dohamowanie. Zobaczcie, no ledwo się zmieściłem, już tam była wypięta noga, żeby jeszcze w tej trasie się utrzymać, bo też była bardzo szybka, prosta. Ale wracając, bardzo duże błędy jak gleba, jakieś tam całkowite wypadnięcia z trasy oczywiście są niepożądane, ale mimo wszystko no, statystyka tutaj pokazuje, że warto się odpalić, warto lecieć bardzo szybko, skupić się na tym, żeby jechać jak najszybciej i czasem coś tam delikatnie się zawahać, potknąć, niż po prostu jechać za wolno, nawet jeżeli będzie to przejazd idealny, no to jednak tempo wyścigowe jest tutaj niewybaczalne
i tak naprawdę każde odpuszczenie o jakiś tam 1% powoduje, że te sekundy na mecie lecą. Tutaj końcowa sekcja, która była już taka kręta, techniczna, jak widzicie, slalom między drzewami przez taki malutki wąwoźnik z jakimiś takimi jeszcze muldami, zagięciami. Tutaj troszeczkę trawersowania i szerokie takie długie łuki, gdzie można się było trochę rozpędzić, ale jak widzicie, tutaj znowu trochę przegiąłem i już tam było blisko, żeby się nie zmieścić w trasę. Tutaj znowu rozpęd i znowu dohamowanie przez gałąź, przeskok. Koło tutaj osoby porządkowej, no i tutaj było dosyć kiepsko oznakowane, bo jakieś gałązki leżały, ale generalnie nie wiadomo było, o co chodzi. No ale mamy metę i koniec OS-u. Szybkie podsumowanie, ostatecznie zakończyłem na 3. miejscu Open i rzutem na taśmę wygrałem u siebie w kategorii z Wojtkiem Zwolakiem, słuchajcie, o 400 na sumie czasów z ponad 8 minut jazdy, także no naprawdę tak tyle. Open wygrał Dominik Bartoszek, drugi był Romek Kwaśny, także lokalesi. No i zawody ogólnie fajne, natomiast ich aspekt sportowy wynosił równe 0, ponieważ jakby niemożliwym jest w Polsce zorganizowanie zawodów on-site, a z całą pewnością niemożliwym jest w Polsce zorganizowanie zawodów on-site w promieniu 100 km od Bielska. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości i tak naprawdę większość osób, która jest z Bielska lub okolicy, te trasy jechała. I nawet chłopaki tego nie ukrywali, czy to Dominik, czy to Romek, że po prostu i tak je znali. Natomiast takie były od początku założenia tej imprezy. Organizatorzy postawili w tym roku na luźną formułę. To miała być taka półwycieczka z elementami ścigania i dokładnie tak było. Co więcej, ja dokładnie wiedziałem i spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać, że to będzie on-site tylko dla wybranych, a kto będzie znał te trasy, to będzie znał. No bo jakby to nie jest wina tych osób, że mieszkają w Bielsku i jak się robi zawody po trasach, które istnieją. W przypadku Boomera to chyba z 2-3 lata ma ta trasa albo więcej, nie wiem dokładnie. No to wiadomo, że lokalesi będą je znali. Taka była koncepcja, ja to potraktowałem jako taki fajny trening. Pojeździłem po czymś, czego nie znałem, także traski same w sobie były naprawdę fajne, świetne. No brakowało mi tak jeszcze 3. OS-u na czas. To by jednak zrobiło robotę, bo jak na to, że przez 5 godzin tam jeździliśmy po tych górach i siedzieliśmy na rowerze, to jednak trochę mało tej treści było zjazdowej. Ale tu znowu było to zgodne z założeniami znanymi od początku, także ogólnie to spoko. No więc takie podsumowanie na szybciutko tych zawodów. Ja daję okejkę, mimo że to nie były takie typowe zawody nastawione na racing, to było właśnie coś takiego, taka ciekawostka, żeby się przejechać na rowerze, zobaczyć coś nowego i potrenować. I to zostało, myślę, wykonane. Ja teraz uciekam na elektryka i widzimy się w jakimś następnym filmie, także pozdro szczególnie dla wszystkich patronów wspierających. W opisie filmu macie linki rabatowe do moich sponsorów, można coś sobie kupić z rabatem. No i widzimy się w następnym materiale. Cześć!